Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got a radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well then fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame, he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Nie. MJ, dotarłem do magazynu Hammerheada w Upper East Side. Założę się, że nie wysyła stąd towarów zamówionych w sieci. Goście chodzą po okolicy jakby nigdy nic? Ta, magazyn jest zamknięty. Nie na długo. Przyjmę cokolwiek znajdziesz. Do usłyszenia. Dobra, mamy plan. Ugh, wykończyło mnie noszenie tego sprzętu sejmu. A co u ciebie? Chyba ktoś robi mnie w konia z przerwami. Potrzebuję godziny, żeby dojść do siebie, a mam tylko 15 minut przerwy. Czaję. Zacharowują nas... Okej. To nie moja wyobraźnia. Ah!
ogarniemy! Zacznijmy od zabicia Spidermana! No proszę, a mnie się wydawało, że wysyłacie z tego magazynu rękodzieła Hammerheada! Siema. Spider-Man! Nie dopuśćcie go do sprzętu sejmu! Ilu zbirów Hammerheada potrzeba do buchnięcia super nowoczesnego sprzętu Międzynarodowej Agencji? Zaraz się dowiemy! Super pancerz wejdzie na wasze garniaki? Zostawić te zabawki dla tych, którzy naprawdę lubią badania naukowe. Szef, przesyłam pozdrowienia. A co ma być? Thank you.
chaosem, żeby łamać prawo w nieco mniej oczywisty sposób? Czas rozchujać ten zdech. A co tam ten Discord? Wykończyło mnie noszenie tego sprzętu Sable. A co u ciebie? Chyba ktoś robi mnie w konia z przerwami. Potrzebuję godziny, żeby dojść do siebie. Ja mam tylko 15 minut przerwy. Zaję, wydawało mi się. Mamy cię, Spider-Manie! Połamie ci szczękę! Później to ogarniemy! Zacznijmy od wyjścia Spider-Mana! No proszę, a mnie się wydawało, że wysyłacie z tego magazynu rękodzieła Hammerheada! Hammerheada potrzeba do buchnięcia super nowoczesnego sprzętu międzynarodowej agencji? Zaraz się dowiemy! Siema, Tomek. Przewozu sprzętu Sable, który ukradł Hammerhead. I chyba są tu też serwery Sable. Odezwę się, raz, dwa. Coś pięknego. Jeśli musicie uciec ze sprzętu Sable, może powinniście zostawić te zabawki dla tych, którzy naprawdę lubią badania naukowe. Załatwię tego pojazdu.
oczywisty sposób? Wiadomo, mam. No, i po magazynie ze sprzętem Sable, który Hammerhead mógłby wykorzystać przeciwko mnie. Tutaj znajduje się cała masa serwerów Sable. Oby Hammerhead się do nich nie dobrał. Wypłaty. Hej MJ, kończę tutaj. Masz coś dla mnie? Znalazłem papiery, które łączą Hammerheada z tym miejscem. Przydadzą ci się. I jeszcze coś. Zaszyfrowany plik. Skopiowałem go, bo wydawał się ważny. Przesyłam. Pete, świetna wiadomość. Dziękuję. Sprawdzę, co uda mi się wyciągnąć. Chwila. Znalazłem coś w kanałach. Powtarzam! Strzelanina w siedzibie Hammerheada! Barze bez nazwy! Wszystkie dostępne jednostki! Ktoś zaatakował bar bez nazwy. Muszę się tam dostać przed policją. Może czegoś się dowiem.
Okej, wyprzedziłem policję. Sprawdźmy, co tu zaszło. To jakiś pogrom. Kto to zrobił? Yuri? Yuri nigdy nie straciła nad sobą kontroli. Ej, a co to? Okej, trzymaj się. Spiderbot! Wow! Nie wierzę, że to przetrwałeś, mały. To telefon? Dzwoni Vinny. Halo? Gino, gdzie ty się podziewasz? Policjantka rozniosła nam magazyn na trzeciej. Policjantka? Łata nawet, jakoś tak. Wszystko rozwaliła. Zabieram rannych do Mercy General, a potem przygotowujemy się z ekipą na wieczór. Na wieczór? Przypomnij, co się dzisiaj dzieje? Oberwałeś w łeb, czy co? Wielki finał! Wszyscy mają się zjawić. Rusz tyłek, widzimy się na miejscu. Wielki finał. Hammerhead zaplanował coś dla Donów. Muszę wiedzieć co. Powinienem znaleźć Vinny'ego. Muszę dotrzeć do Mercy General na czas. Opuszczając posterunek, Yuri mówiła, że pokaże, co to jest strach. Ale nie to mnie przeraża, tylko jej mina. Widziałem ją u wielu przestępców, ale nigdy u policjantów. Okej. Sprawdzę, kto używał telefonu w ciągu ostatnich 5 minut. Jeśli Vinny wciąż tu jest, powinienem go namierzyć. Chyba. Mam jakieś sygnały, ale muszę się zbliżyć, żeby je dopasować. Teraz trzeba wyodrębnić sygnał. Nie, to nie Vinny. Dawaj, Vinny, no dawaj! To nie on. Szukamy dalej. Bądź Vinny, bądź Vinny! Nie ten numer, niech to. Tym razem będzie bingo. Niedobrze. No dalej, dalej, na pewno gdzieś to jest. Łomot na życzenie! I po walce! Czuję się jak szpieg. Dawaj, dawaj. Jest! To on! Dziękuję ci, Vinny. Jest Vinny. Lepiej być blisko. Ale nie za blisko. Vinny mówił, że Hammerhead szykuje na dziś jakiś finał. Wątpię, żeby chodziło o przedstawienie na Broadwayu czy eksperymentalny performance uliczny. Dalej, Vinny, przydaj się na coś. Mam tylko ciebie. Wsiada do samochodu. Kiepski wybór, Vinny. Wiesz, ile to miejsce było warte? Odkąd Hammerhead porwał Donów, siedzi cicho. To pewnie ma jakiś związek z nimi. Muszę
muszę się dowiedzieć, o co chodzi i dorwać Hammerheada przed Yuri. Wini, nie lubię pouczać innych, ale bez przesady. Chociaż udawaj, że znasz przepisy. Zasrany budynek. Jest Vinny. Lepiej być blisko, ale nie za blisko. Vinny mówił, że Hammerhead szykuje na dziś jakiś finał. Wątpię, żeby chodziło o przedstawienie na Broadwayu czy eksperymentalny performance uliczny. Dalej, Vinny, przydaj się na coś. Mam tylko ciebie. Wsiada do samochodu. Kiepski wybór, Vinny. Wiesz, ile to miejsce było warte? Odkąd Hammerhead porwał Donów, siedzi cicho. To pewnie ma jakiś związek z nimi. Muszę się dowiedzieć, o co chodzi i dorwać Hammerheada przed Yuri. Vinny, nie lubię pouczać innych, ale bez przesady. Chociaż udawaj, że znasz przepisy. Pewnie Vinny spotyka się z resztą. Podsłucham ich. Może poznam szczegóły dzisiejszego wielkiego finału. Kiedy idziemy na budowę? Później. Ma być nastrojowo. Szef to lubi robić show. Daj znać, jeśli zobaczysz Gina, dobra? Mieliśmy się tu spotkać. Cokolwiek planują, wszystko wydarzy się na budowie. Tylko której? Hammerhead ma ich kilka. Tylko nie chrap. Zaraz, zaraz. Idziemy dziś na wschód czy na zachód? Na zachód, głąbie. Zlituj się. Tak, tak, sorry. Mam problem z uchem wewnętrznym. Ciągle się gubię. Budowa na zachodzie. Cieplej, ale nie gorąco. Muszę słuchać dalej. Sobie. Gdzie jest Gino? Miał się zająć betonem. Zaczynamy o 21. Nie ma czasu na wpadki. Ogarnę betoniarki. Będą gotowe na 21. Słowo. Zacznie się o 21. Dobrze wiedzieć. Pytanie tylko gdzie?
dziękuję. Człowieku, przy stacji linii A na 34. Wie, nie jeździ nawet po Manhattanie, co z tobą? Odczep się, jestem z Jersey. A na 34. czaje. Jezu. Plac budowy przy 34. Hudson Yards. Dobra, Hammerhead szykuje coś na Donów dziś w Hudson Yards. Lepiej, żeby ci tutaj nie pojawili się tam jako posiłki. Musisz się położyć. Dobra, to już wszyscy. Wielki finał ma się odbyć dzisiaj. Dlaczego mam wrażenie, że to się dobrze nie skończy? Okej, czas na show. Chyba stosownie się ubrałem. Dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiozem? Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klopców i co jakiś czas kantować rząd. Skąd u niego takie wielkie ambicje? Ach, może to przez tę płytkę w głowie. Oby Yuri mnie nie wyprzedziła. Jeśli zmierzy się z Hammerheadem, zrobi coś, czego będzie żałować. Cześć, Miles. W porządku? Czemu pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pajęczym zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji. A, jasne. Nie, nic mi nie jest. Jestem w szpitalu. Jesteś w szpitalu? Jak to?
Co się stało? Czy ktoś cię... Nie, nic z tych rzeczy. Właściwie to tak jakby skoczyłem z mostu. Co takiego? Skoczyłem z mostu w Queens. Jak się czujesz? Poczekaj, zaraz po ciebie... Nie, nic mi nie jest. Znaczy, złamałem palec u nogi. Wiesz, że nic z czymś takim nie mogą zrobić? Po prostu życzę ci powodzenia. Miles, nie możesz robić takich rzeczy. Teraz to wiem. Mówię poważnie. Może i masz moce, ale nie jesteś niezniszczalny. Zaufaj. Z twoimi mocami... Och, nie wierzę, że to powiem. Wiąże się odpowiedzialność. Tak je musisz traktować. Jasne. Pomocy! Wyciągnijcie nas stąd! Donowie Magii. Kogo tu mamy? Robal. W samą porę na program. Program? Dzień dobry, Nowy Jorku. Witamy w dzisiejszym programie. W zmianie warty. Pamiętacie, kiedy honor i lojalność coś znaczyły? Czy to chcemy? Kiedy magia budziła strach i szacunek? Dzisiaj stare, dobre czasy wracają! Pomocy! Pomocy! Chętnie bym dołączył do zabawy. Spokojnie. Zobaczymy się już niedługo. Muszę odciągnąć gościa sterującego betoniarką, zanim zaleje dom. Zatrzymana! Na razie. Wystarczy trzymać ich z daleka. Nowy Jury jeszcze nie dotarła. Nie, betoniarka znowu działa. By mogli się odczepić. Nie mogę ich tu znowu dopuścić. Amerykanie, ktoś włączy betoniarkę. Ktoś zamawiał śmiercionośną puszkę sardynek? Thank you.
sprężać. Betoniarka znowu działa. Wszyscy jarają się tarczami, ale tak naprawdę... Ach, nie no. Ogarnijcie betoniarkę! Zatrud, nie mogę iść znowu do bóstwa. Żeby mogli się odczepić. Bezpiecznie. Na razie. Muszę odciągnąć go od betoniarki. Nie mogę ruszyć ręcami! Prowadź! Hammerhead wyewoluował i przejmuje to miasto. Nie chcesz włączyć betoniarki! Donowie muszą jeszcze wytrzymać. Donowie zginą, jeśli nie wyłączę betoniarki. Pasa! Muszę się sprężać! Nie daj się złapać! Mogę na nie mówić, kopacze? O, to się chyba przyjmie. Wszyscy jarają się tarczą! Też chcesz próbować cementu w pająku? Gonowie zginął, jeśli nie wyłączę betoniarki! Kolejny kopacz! Ciekawe, czy mają tam uchwytę na napoje! Jeden! Kopacze? Co jest z tobą nie tak? Nie wiem, stary, sam wymyśl lepszą nazwę. Może twoja stóp? Tak myślałem. By mogli się odczepić. Nie, zwarcie! Betoniarki nie da się wyłączyć! Nie wierzę, że to robię, ale... Muszę oblepić betoniarkę siecią! Pomóż! Dawaj, zaraz ten zaleje! Zrobione. Mogę dodać cementu odporna do listy cech mojej sieci. Ej, może ktoś by nam pomógł na dole! Zachowajcie spokój, wyciągniemy was stamtąd. Policja zaopiekuje się donami. Teraz pan wysoki, mroczny i płaskogłowy.
Oprałeś mój wielki dzień, ale przeżyjemy. Występy na żywo. Jak? Projekt Olympus w akcji. Skończyłem go, gdy zabawiałeś się z Donani. Więc to w tym chodzi się w Paryżu w tym sezonie. Sorry, ale stalowo-szary to nie twój kolor. Staram się tchnąć nowe życie w mafie. To wymaga dalekowzroczności. Teraz będę tu dłużej. Twoje nowe części zostaną tu dłużej, a ty oszalałeś. Po prostu nauczyłem się tego i owego o pijarze. To miasto nie traktuje już Magi poważnie. Nie szanuje nas. Ale gdy zobaczy, jak cię przepołowiłem, wtedy wszystko się zmieni. Czas wrócić do dni świetności. Ale ty twardo głowy! Głowa nie od parady. Nauczę cię szacunku do lepszych od siebie. Nie potrzebuję korepetycji. Nauczę cię szacunku do lepszej od siebie! Nie potrzebuję korepetycji! Dobra, teraz to się popisuje. Zupełnie jakbym walił w mur, zrobiony ze stali! Może zrobienie z siebie zbrodni przeciw naturze nie było najlepszym pomysłem, co? Stary, a co mówiłem o dalekowzroczności? Stara gwardia.
Guardia jest cierpliwa. Musi wyczekać na odpowiedni moment. Yuri? Nie, Yuri! Nie rób tego! Nie! Niedobrze. Ostatnim razem mówiłeś coś o strachu. Jak się teraz czujesz? Wspaniale. Szkoda, pani kapitan, ale dobrze, że ten potwór nie żyje. Na pewno nie żyje? Szefie? Mary Jane Watson, zastępczyni redaktora, początek notatek. To, co jeszcze kilka dni temu było napadem na bank, zmieniło się w brutalny atak na miasto. A lista ofiar ciągle rośnie. Zeszłej nocy kapitan Yuri Watanabe prawie zabiła Donna Maggi Hammerheada, przez co wylądowała na przymusowym urlopie. Podobno powiedziała szefowi, to mnie nie powstrzyma. Uwaga, wrócić do tego później. Coś czuję, że to nie koniec jej wątku.
Tymczasem Hammerhead, który miał zginąć na miejscu, ożył i uciekł z aresztu. Policja poszukuje zbiega, ale brakuje solidnych tropów. Jego ludzie dalej wykradają broń i pojazdy Sable oraz coś związanego z niejakim projektem Olympus. Z tego, co udało nam się ustalić, to wspólna inicjatywa Oscorp i Sable. Technologia biousprawnień mająca zamieniać ludzi w niezniszczalnych superżołnierzy. Hammerhead jest bezwzględny, szalony i najwyraźniej niezniszczalny. Ale po kolei. Najpierw trzeba zlokalizować kryjówkę Hammerheada. Pytanie, co zrobimy, gdy już go znajdziemy? Hej MJ, lecę za policją do fabryki Oscorp. Ludzie Hammerheada znowu szaleją. Wiesz coś o Yuri? Na razie nie. Tęsknisz za nią, co? No, tworzymy dobry zespół. Nie tak jak ty i ja, ale no wiesz. Wiem. Słuchaj, mam twojego człowieka w Oscorp. Mówi, że zwiększają produkcję sprzętu z projektu Olympus. Pewnie dlatego zbiry Hammerheada atakują tamtą fabrykę. Sable zawarła z Osbornem kontrakt na Olympusa w ramach układu, do którego doszło w czasie kryzysu oddechu diabła. Właśnie się dowiedziałam, że sprzęt ma być wywożony do Symkarii. Symkaria, ojczyzna Silver Sable. Kraj, w którym toczy się krwawa wojna domowa. Wiedziałeś o tym? Nie, nie jestem na bieżąco z wiadomościami ze świata. Byłem zbyt zajęty wojną w Nowym Jorku. To dopiero historia. Opowiem ci w wolnej chwili. Chętnie. Byłoby miło pogadać o czymś innym niż Hammerhead. Co powiesz na to, żebyśmy po wszystkim zrobili sobie wakacje? Wakacje? Nie jestem pewny, co to znaczy. Dobrze cię rozumiem, ale oboje ich potrzebujemy. Zacznę je planować. Daj znać, co się wydarzyło w fabryce Oscorp. Jasne. Co? Konkurs tańca? Uwielbiam to! Teraz ja! Spoko ta twoja nowa zbroja, ale trochę tęsknię za twoją stylówką gangstera z lat 70. Od razu przechodzicie do sedna, co? Spotykacie się rozrywkowo poza pracą, czy łączy was tylko profesja? Ta wasza organizacja rozrosła się trochę za szybko. Być może wcale się nie znacie. Chętnie was sobie przedstawię. Vini, oto Vini. Vini, Vini. Dlaczego nikt się nie śmieje? Chwila, a co jeśli nikt się nie śmiał, bo serio każdy z was to Vini? Skoro tak, miło cię poznać, Vini. I ciebie, Vini. I wszystkich pozostałych. Przejdźmy do rzeczy. Witamy na pokazie powietrznym! Yeah.
zagrajmy w uratuj psy. To niemiłe. Gość z jetpackiem raczej... Hej, zasadkowicze! Gdzie wasz kolega? Nic nie mówicie, a? Pewnie mnie nie słyszycie przez te jetpacki! Dość tego! Fajne jetpacki! Gdzie takie dostanę? Niech zgadnę, wypadły z ciężarówki, co? Wiecie, może zamiast tak ciągle kraść, sami zaczęlibyście coś wytwarzać. To dużo bardziej satysfakcjonujące. Może wtedy nie bylibyście wiecznie wkurzeni. Hej, hej, hej! Chodź tu! Wyzywam cię! To normalne wyzwanie, czy raczej takie... epickie? Twoje? Nie? A szkoda, bo byłoby super. W porządku? Tak. Tak. Co za spotkanie? Dla kogo pracujesz? Dla Hammerheada. Gdzie jest ten Hammerhead? Wow, wow, chwila! Czy możemy skoczyć na kawę i pogadać jak normalni ludzie? A tak w ogóle, czadowe to lewitujące coś. Powiedz mi, co wiesz. Lepiej mi się mówi bez spluwy przy twarzy. Liczę do trzech. Tylko odłóż broń. Raz. Ty tak na serio? Dwa. Sześć, dziewięć, 1500. Trzy. Wyglądasz na zestresowaną. Może kilka odprężających oddechów. Wdech, wydech, wdech, wydech. Mów, gdzie znajdę Hammerheada. Sam chciałbym wiedzieć. Może przestańmy się bić i poszukajmy go razem. Razem? Nigdy. Co ja takiego zrobiłem? Chwila, chyba nie słuchałaś podcastu Jamesona. Miałeś bronić tego miasta, a jednak pozwoliłeś. Niech cię! Co ci się stało? Nie miałaś być dobrym gościem? Jestem dobra w tym, co robię. I nie jestem gościem. Chyba się nie zrozumieliśmy. A co, podziękujesz mi nie umierając? MJ, zgadnij, kto wróci. Silver Sable, wiem. Skąd wiedziałaś? Taką mam pracę, że muszę wiedzieć.
Hammerhead'a przed wykradaniem jej dostaw. Świetnie. Możecie wyłączyć siły. Tak, cóż, to raczej mało prawdopodobne. Zamierzam przyjrzeć się bliżej wątkowi Symkarii. To... Ta rozmowa zmierza donikąd! Skrubo? Jak ty... Szybko, leć na rok 8 i Perlman! Zanim ja i moi pani umrzemy z nudów! Ach, co ona znowu planuje? Muszę tam dotrzeć, zanim kogoś skrzywdzi. Spider-Man to porażka. Pewnie pomyśleliście sobie, że mnie to cieszy i w pewnym stopniu macie absolutną rację. Ale dziś jestem zmęczony. Zmęczony całą tą bezsensowną przemocą, która zalewa nasze ulice, bo ten zamaskowany Spear nie potrafi jej powstrzymać. Nie udało mu się zatrzymać Hammerheada i jego ludzi, którzy biegają teraz ze sprzętem Sable International i sieją jeszcze większe spustoszenie. A skoro mowa o Sable... Pani lubi nadużywać władzy, wróciła do Nowego Jorku, tym razem na pokładzie jakiegoś wypasionego statku. Gdzie go miała, gdy miasto kuliło się ze strachu przed Martinem Lee i Ottonem Octaviusem? Co?